Zrobiliśmy właśnie trening, klasyk potreningowy, czyli banan. I woda się skończyła. Co? Nie wiedziałem, że tak można. I oczywiście w tym momencie, a zobaczyłem ten kurwa piękny płyn, się raz na 3 tygodnie umyję się płynem. I chuj, się nawet diłem. Nie. Czekaj, czekaj. Jeszcze wążek? Też nie mam. No to jak w wężyku do podmywania dupy nie ma wody, to jest przejebane. Tak czy inaczej, na dworze jest już ciemno. Ale wszystko jedno przy mnie, bądź przy mnie. Nie śpiewaj tego, to jest kryjowski kawałek. W tym materiale podsumuję mój eksperyment związany z frutarianizmem. Wiem, że troszkę zamoliłem, eksperyment skończył się jakieś 3 tygodnie temu, ale trudno być systematycznym, będąc cały czas w podróży. Na początek powiem, z czego wziął się pomysł na ten cały eksperyment. Natchnął mnie gościu, który się nazywa Lori Lockman. Link do jego kanału umieszczam w opisie. Jest to ziomuś, który swoją ogromną wiedzą, a także błyskotliwymi argumentami przekonał mnie i zaciekawił spojrzeniem na temat odżywiania się, bo według niego prawidłową dietą dla Homo sapiens są właśnie owoce i młode liście. No i postanowiłem sprawdzić to na sobie. Pomysł ten chodził mi po głowie od ponad roku, niemniej jednak czekałem na odpowiedni timing, który się oczywiście przydarzył, bo znalazłem się w Tajlandii, czyli w kraju tropikalnym, gdzie miałem po prostu bardzo łatwy dostęp do fajnych owoców. Smakuje to jak kiwi wymieszane z figą i w chuj rozwodnione. O. Powiem, dlaczego cały pomysł frutarianizmu przypadł mi bardzo mocno do gustu. Słuchajcie, wszystko na tej planecie ma dwa podstawowe zadania, czyli nie dać się zabić, czyli przetrwać, i rozmnożyć się, tak? Czyli zrobić jak najwięcej kopii siebie samego. I teraz, jedząc jakieś zwierzę, wiadomo, musimy go zabić, żeby go zjeść. Jedząc chociażby warzywa, które są korzeniami, czyli jakiś burak czy ziemniak, kończymy również ich nieciekawą, niemniej jednak, egzystencję. Jedząc owoce, jemy coś, co drzewo wyprodukowało specjalnie po to, żeby zostało zjedzone. Po co to drzewo to zrobiło? Po co przeznaczyła bardzo dużą ilość zasobów, a także energii, bo drzewa nie owocują co roku, bo muszą się po takim cyklu owocowania zregenerować. Po co ono to robi? Bo jest to najbardziej efektywna metoda na roznoszenie nasion. Bo inne zwierzęta, które żywią się tymi owocami, oczywiście roznoszą je po całym świecie, rozsiewając zarazem te pestki. Zauważcie, że pestki zazwyczaj w owocu są gorzkie i są niesmaczne. Dlatego też drzewo bardzo dobrze o tym pomyślało. Zrobiło słodki owoc, w którym znajdują się niesmaczne pestki. Więc zwierzę, które bierze ten owoc i idzie sobie gdzieś tam, nie wiem, kilkadziesiąt metrów dalej, żeby go pożreć, zjada słodką część, wypierdala te pestki, które będą miały szansę dostać się do gleby, z dala od drzewa, które je wyprodukowało, tak? Czasami te pestki to, nie wiem, jakaś małpa pożera i później wysrywa przez siebie, dodatkowo użyźniając, dając nawóz tym pestkom do wzrostu. Super mądra sprawa. To jest największy banan, który trzymałem w ręku w całym swoim życiu. Kurwa, ja tak bym bumerang trzymał. Banan kogoś mógł zajebać, stary, jakbym chciał. Ty kurwa, podpadłeś mi. Stary, dam ci $100. Jak? Jak zmieścisz tego samego banana w przełyku. To samo ja to jedno się powiedzieć. Czy go chapniesz na raz? Od razu powiem, że nie jestem weganinem ani wegetarianinem. Byłem przez prawie 2 lata. Niestety nie skończyło się to dla mnie zbyt dobrze, gdyż popadłem w anemię. Nie miałem po prostu siły ruszyć się z łóżka po 2 latach. Próbowałem wszystkiego, różnych suplementów, niesuplementów, i to przestało jak ręką odjął w momencie, kiedy zeżarłem kawałek indyka. Dlatego też nie ma czegoś takiego jak jedyna słuszna dieta. I moim zdaniem każdy powinien dobierać dietę pod swój genotyp. Niektórzy ludzie potrzebują więcej mięsa, niektórzy mniej, niektórzy mogą żyć na diecie wegańskiej. I nie lubię czegoś takiego, jak ktoś wychodzi z założenia, że jestem weganinem i tylko ja mam słuszną rację, a wy wszyscy mięsożercy będziecie się w piekle smażyć. Nie podoba mi się też drugie skrajne podejście na zasadzie, że jem mięso na śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację i bez mięsa nie mogę żyć. To też nie jest prawda. Raz, że nasze ciało nie potrzebuje zdecydowanie takiej ilości pokarmów od zwierzęcych, którą jemy. Dwa, mięso to jest jedno z bardziej zatrutych i niezdrowych rzeczy, jakie możecie w dzisiejszych czasach kupić w jakimkolwiek sklepie. Trzeba szukać gdzieś po środku, trzeba słuchać swojego ciała i tylko pod tym względem kierować się wyborem swoich produktów żywieniowych. Gdzie są? Kłęci. Ok, tutaj pani sobie wyszywa... Handbag. Handbag, ok.
Pani tutaj sobie wyszywa staniki na drutach i sprzedaje przy okazji banany. Plusy i minusy diety frutariańskiej. Poprzez to, że jeździmy tutaj dużo, podróżujemy, nie mam tutaj dostępu do siłowni, dlatego trenujemy z Kacprem HIIT-em. Mamy wysoką intensywność, dużo biegania, dużo powtórzeń. Generalnie przez 40 minut wylewamy z siebie siódme poty. I zauważyłem, że odżywiając się owocami, moja wydolność bardzo fajnie poszła do góry, tak? Czyli mogłem zdecydowanie dużo dłużej biec, zdecydowanie dużo dłużej wykonywać jakieś ćwiczenia, które robiłem pomiędzy, więc to jest jak najbardziej na plus. Druga sprawa, jest to bardzo lekka dieta za sprawą tego, że owoce mają bardzo dużo wody i bardzo dużo błonnika. To też czułem się bardzo lekko przez te 2 tygodnie. Trzeci plus, czułem się bardzo mocno naładowany witaminami i mikroelementami, zresztą nie dziwota, owoce mają tego w cholerę. Szybciej się wysypiałem, mniej się męczyłem, byłem bardziej skupiony w trakcie dnia, czyli dało się to naprawdę odczuć. Minusy. Największym minusem była moja głowa, która nie miała problemów z tym, żeby żywić się na śniadanie, na obiad owocami, ale pod wieczór tak mnie ssało na jakieś mięcho z ryżem, że po prostu jak patrzyłem na tego Kacpra, to myślałem, że go zaraz zamorduję i wyrwę mu tą z ręki i wpierdolę. I wcale mi nie było przykro z tego powodu. Ale to nie jest nic nowego, bo każdy, kto zmienia swoje nawyki żywieniowe, wie, że największym problem tkwi tutaj. Kolejnym minusem było to, że była lekka. I teraz tłumaczę, o co mi chodzi. Owoce są duże, objętościowe i mają mało kalorii, dlatego też mogłem zjeść na śniadanie ogromną ilość tych owoców, a i tak za 2 godziny już byłem głodny, dlatego to było trochę upierdliwe, że co 2-3 godziny faktycznie ssało mi mnie i chciało mi się cały czas zjeść. Zwłaszcza, że trenuję 5 razy w tygodniu i mam ten metabolizm dość mocno przyspieszony, dlatego to było trochę upierdliwe i to mi się nie podobało. No i minusem, jeśli chodzi o dietę frutariańską w Europie chociażby, jest to, że nie ma dostępu do fajnych, zdrowych, ekologicznych owoców. Słuchajcie, to, że kupicie sobie mango w Biedronce, to nie znaczy, że to mango jest takie, jak Pan Bóg go wymyślił. Większość owoców jest zrywana w postaci niedojrzałej, czyli one są jeszcze niegotowe do spożycia, są transportowane w chłodniach, często się je gazuje jakimiś specjalnymi specyfikami, żeby one przestawały dojrzewać, później się je odgazowuje, dodaje się coś do powietrza w tych chłodniach, żeby później zaczęły dojrzewać, więc bardzo, bardzo duża ilość owoców w jakichś supermarketach są to twory pozbawione raz, że witamin i mikroelementów, bo najczęściej te drzewa nie rosną w glebach, które się regenerują. Dwa, są dość mocno chemiczne. Nawet jabłka, kurwa, które w naszym kraju powinny być tanie jak barszcz i ogólnodostępne, są mega mocno pryskane. No i nie polecałbym jedzenia zbyt dużej ilości tych owoców, bo można się po prostu truć. W krajach egzotycznych no problemu. Są one tutaj tanie, smaczne, ekologiczne i można je kupić absolutnie wszędzie. W Europie niekoniecznie kombinowałbym, myślę, z jakimiś innymi rodzajami żywienia siebie. Dobra, podsumowanie. Wiem, że 2 tygodnie to jest troszkę za mało na to, żeby wysnuć jakieś mocne wnioski na temat jakiejkolwiek diety. Niemniej jednak już próbowałem na sobie tyle diet, że z ręką na sercu jestem w stanie powiedzieć, co mi szkodzi, a co robi mi dobrze. Dlatego owoce są jak najbardziej na tak, dieta frutariańska jest jak najbardziej na tak. Niemniej jednak do tego tak czy inaczej dorzucałbym produkty pochodzenia zwierzęcego. Jeszcze taka ciekawostka, był taki antropolog, który na początku XIX wieku, nie pamiętam jak się nazywał, ale on, jego misją życiową było jeżdżenie po całym świecie i badanie rdzennych kultur, które od setek czy też nawet tysięcy lat zamieszkiwały dany obszar i ich ciała były przystosowane do tego, żeby żywić się pokarmami, które na tym obszarze żyły. Czyli coś, co się już raczej nie zdarza w globalnym świecie, w którym żyjemy. I słuchajcie, co? On nie znalazł ani jednej kultury, która byłaby stricte 100% wegańska. Każdy native miał w swojej diecie produkty pochodzenia od zwierzęcego. Ciało ludzkie poprzez te wszystkie pokolenia jest przystosowane i potrzebuje produktów od zwierzęcych. Chociaż w 15, chociaż w 10, chociaż w 5%, niemniej jednak, żeby to było. Częstym argumentem, które słyszę od wegan jest to, że ale trzeba się suplementować. Słuchajcie, jeśli ktoś się musi suplementować, to znaczy, że jego dieta jest chujowa. Natura wymyśliła nas tak, że powinniśmy dostarczać swojemu ciału wszystkie niezbędne witaminy, mikroelementy i cegiełki do budowania i regeneracji tego ciała tylko i wyłącznie z produktów, które jemy. Nie ma czegoś takiego jak suplementacja w naturze. Tyle w tym temacie. Jeśli podobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeśli nie, pewnie wszyscy weganie mi dadzą łapkę w dół.
jakoś to przeżyję. I co? Widzimy się już niebawem. Peace.